Lotnisko w Poznaniu, tak jak i duża część lotnisk regionalnych w kraju, otrzymała pomoc rządową. I na początku listopada te pieniądze wpłynęły do nas i jest to 6,8 miliona złotych z puli ponad 142 milionów, które zadeklarował rząd jako pomoc dla lotnisk regionalnych. Są to środki z przeznaczeniem na działalność operacyjną bieżącą lotniska. Lotnisko już na początku pandemii otrzymało pomoc z pierwszych tarcz i to była ta pomoc i to były środki na wykorzystanie, na płace, tak, na pomoc właśnie, jeżeli chodzi o wypłaty pensji dla pracowników i jakby już z tej pomocy skorzystaliśmy. Mówiliśmy o stratach kilkudziesięciu milionów złotych, ponad 30 milionów złotych. Zatem tutaj widać te proporcje. Jeżeli do tej pory mówiliśmy o takiej stracie, otrzymujemy 6,8 miliona złotych, no to oczywiście każdy dzisiaj pieniądz dla lotniska w Poznaniu ma swoją wagę i jest bardzo cenny, bo pozwala nam funkcjonować.